Cześć, a mam na imię Wojtek i dzisiejsze nagranie chcę poświęcić świadkom Jehowy. A w zasadzie, ściślej mówiąc, chciałbym je poświęcić tym, którzy próbują przekazać prawdę i wskazać drogę do Chrystusa tym, którzy należą do tej organizacji Świadków Jehowy. Jest to zagadnienie, które chcę poruszyć dzisiaj, jest tragiczną prawdą, która jest uczona przez organizację, ale nigdy dokładnie jest nie wypowiedziana, ale wynika to z ich nauki. Chodzi tu ściśle o to, że a może najpierw powiem, co Świadkowie Jehowy jako organizacja uczą. Więc Świadkowie Jehowy, ich nauki są, że Pan Jezus jest pośrednikiem pomiędzy Bogiem, Jehową, a ludźmi. Tylko że ich nauka uczy, że Pan Jezus nie jest pośrednikiem pomiędzy wszystkimi świadkami Jehowy, jest on tylko i wyłącznie pośrednikiem pomiędzy tą wybraną grupą 144 tysięcy. Pozostali, ta wielka rzesza świadków Jehowy nie ma dostępu do Jezusa Chrystusa jako pośrednika i tylko wyłącznie mogą oni uzyskać dostęp do Boga, do Jehowy poprzez właśnie tą grupę 144 tysięcy, która dopiero może ubiegać się o pośrednictwo Jezusa Chrystusa. Więc dodali oni tu jeszcze jeden krok w pośrednictwie z Jehową. Tą grupę 144 tysięcy. Również nauka Świadków Jehowy mówi, że Nowy Testament nie został dany Kościołowi, czyli wszystkim wiernym świadkom Jehowy, tylko został dany on właśnie dla tej grupy 144 tysięcy tylko. Więc bazując na nauce świadków Jehowy, tej organizacji, można postawić teraz pytanie, jeżeli Nowy Testament został dany tylko i wyłącznie tej grupie 144 tysięcy, to znaczy to, że przymierze zawarte właśnie w Nowym Testamencie jest zawarte tylko i wyłącznie z tą grupą 144 tysięcy. Więc to pytanie, jakie można zadać w tym momencie jest, jakiego rodzaju przymierze jest zawarte z tą wielką rzeszą, tą pozostałością świadków Jehowy, która nie zalicza się do tych 144 tysięcy. Jakie przymierze oni posiadają? Żadne. Według ich nauki. I również, jeżeli Pan Jezus jest pośrednikiem pomiędzy Jehową a tą grupą 144 tysięcy, to następne pytanie można zadać, kim w ogóle jest Jezus Chrystus dla tej wielkiej rzeszy świadków Jehowy? Kim On jest dla nich? Bo on nie jest ich pośrednikiem. Więc również, jeżeli nie jest ich pośrednikiem, to logiczne jest, że ich grzechy nie są zapłacone. Więc w jaki sposób grzechy tej wielkiej rzeszy świadków Jehowy, która się nie zalicza do tych 144 tysięcy, w jaki sposób ich grzechy są zapłacone, skoro Jezus nie jest ich pośrednikiem?
Więc są to pytania, które można zadać świadkom Jehowy i są to pytania, na które oni nie znajdą odpowiedzi, ponieważ to jest nigdy im nie uczone, ich nie uczone. Niemniej jednak to wynika z nauki tej organizacji Świadków Jehowy. Jeszcze jedno można zadać pytanie, ponieważ Świadkowie Jehowy w chwili, gdy się modlą do Jehowy, zawsze kończą modlitwy w imieniu Jezusa Chrystusa. Więc jeżeli Jezus Chrystus nie jest mediatorem, nie jest pośrednikiem pomiędzy tą wielką rzeszą, to przecież czemu oni się poprzez Niego modlą? To znaczy, że ich modlitwy nie są wysłuchane. Więc jest to tragiczna prawda, która jest nigdy nie wypowiedziana poprzez organizację Świadków Jehowy i jest to prawda, która jest tragiczna w swoim wyniku tego, do czego to doprowadza. Ponieważ wniosek z tego wszystkiego jest taki, że Jehowa nie słucha do modlitw wielkiej rzeszy Świadków Jehowy i że ich grzechy nie są również zapłacone. Jest to bardzo poruszająca sprawa, która powinna być uświadomiona wszystkim Świadkom Jehowy, aby głębiej się zastanowili nad tym, jak bardzo ich organizacja oszukuje, jak bardzo przekręca prawdę, która jest w Piśmie Świętym, jak bardzo zniekształca i zakłamuje wszystkie nauki Pisma Świętego, kierując ich na drogę nie zbawienia, tylko na drogę zagłady życia wiecznego w potępieniu. Jeżeli byś chcieli Państwo posłuchać, mam jeszcze wiele innych nagrań, a również o Świadkach Jehowy, jak i o katolikach i tych, którzy w ogóle nie wierzą w Boga, bardzo proszę zrobić subskrypcję do mojego konta na YouTubie i tam odnaleźć resztę moich nagrań. I bardzo proszę również o modlitwę za te biedne dusze tych Świadków Jehowy, którzy potrzebują znaleźć Chrystusa, a są kierowani na zupełnie złe tory, na zakłamaną drogę, która prowadzi na potępienie. Dziękuję.